Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za przybycie. Dziękuję dzieciom, dziękuję matkom. Dziękuję Państwu za przybycie. Jak wiecie, jestem kandydatem na prezydenta miasta Siedlce. Dzisiejsze spotkanie w tym mieście będzie pierwszym z wielu spotkań, na które chciałbym zaprezentować moje pomysły na rozwiązanie problemów mieszkańców naszego miasta. To miejsce i ten dzień nie jest przypadkowy, bo dzisiaj jest 1 czerwca, są Dzień Dziecka. Dzieci, tak wiadomo, przyszłość naszego miasta. W Siedlcach rodzi się około 900 dzieci rocznie, a baza przedszkolna oraz żłobkowa jest zbyt mała. W Siedlcach od prawie 40 lat nie wybudowano żadnego żłobka publicznego, a wręcz zamknięto. Cała baza miejska dotycząca miejsc w żłobkach to jest 120. To jest zbyt mało jak na miasto Siedlce. Te panie, dzięki którym zdaję sobie sprawę z tego, bo to jest na ich właśnie wniosek, to jest sygnał od mieszkańców naszego miasta, że jest zbyt mało tych miejsc. Nie każdego jest stać na to, żeby wykupić sobie miejsce w żłobku prywatnym. A każda matka po tym, jak się skończy urlop macierzyński, ma problem z powrotem do pracy. Po raz, że jest ten niepokój z przerwą, co będzie ze mną w pracy po roku, a druga rzecz to jest niepokój, co się stanie z moim dzieckiem. Więc uważam, że w mieście Siedlce powinny być wybudowane jeszcze żłobki publiczne, a tutaj, proszę Państwa, gdzie jest ten znak nieruchomość na sprzedaż, to jest nieruchomość miejska, ten znak zniknie, jak zostanę prezydentem, tu będzie wybudowany żłobek miejski na 120 miejsc. Jest to bardzo ważne dla mieszkańców naszego miasta, a jeśli chodzi o fundusze, to są te fundusze, tu nie będzie żadnego problemu, to jest świetne miejsce, ze świetnym dojazdem, jest wybudowana droga, praktycznie z każdego punktu miasta można dojechać, jest świetna baza parkingowa koło parku wodnego i za stadionem, który jest w tygodniu praktycznie niewykorzystana. Brakuje to tylko i wyłącznie tego żłobka. Wybudowanie żłobka na 120 miejsc to jest koszt około 4,5 miliona złotych, które możemy pozyskać także ze środków zewnętrznych. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uruchomił program Maluch Plus. W przyszłym roku będzie to 500 milionów złotych na całą Polskę. Dofinansowanie z tego programu to jest 50%. Druga sprawa to Maluch Plus także finansuje korzystanie z tego żłobka dla samorządów miejskich przez pierwszy rok działalności. Także możemy z tego skorzystać podwójnie i to będzie plus ogromny dla naszego miasta, a rodzice i dzieci będą spokojniejsze, będąc pod pewną dobrą opieką, bo ja zapewniam Państwa, że opieka zarówno w żłobkach, jak i w przedszkolach miejskich jest na najwyższym i najlepszym poziomie. My jako mieszkańcy miasta mamy w mieście, znaczy w ogóle w Warszawie i w rządzie polskim ogromne wsparcie. Są ludzie tacy jak Paweł Mazurkiewicz, dzięki którym miasto Siedlce pozyskuje ogromne fundusze i dofinansowania. Jego zaangażowanie i osobista praca, oczywiście i praca innych także, ale doprowadziła do tego, że były w mieście Siedlce pieniądze na remont 3 maja, na remont Poniatowskiego, a teraz miasto ogłosiło przetarg na remonty Monte Cassino i ulicy Łukowskiej. Także Paweł, jako człowiek, który zarówno zna miasto Siedlce, jak i zna Warszawę, jest sprawdzony, znany Wam od wielu lat, człowiek aktywny, działający i poświęcający czas prywatny i życie osobiste na rzecz działań dla nas, mieszkańców naszego miasta, będzie szefem mojej kampanii wyborczej. Także to się domyśliliśmy tego. Proszę, żeby zabrał głos. Dziękuję, Karol. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym, tak dziękując Karolowi za zaufanie, powiedzieć też kilka słów, dlaczego Karol Skórzewski. Szanowni Państwo, było, jak wiemy, wiele spekulacji na temat kandydata z naszego środowiska. Dzisiaj wiemy, że tym kandydatem jest Karol Skórzewski. Dlaczego? Dlatego, że jest najlepszym kandydatem. Chcę podkreślić kilka spraw. Przede wszystkim jest doświadczonym samorządowcem. 3 kadencje radnego sejmiku, a także pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu. To jest ogromne doświadczenie. Mamy gwarancję, że te kompetencje będą wykorzystane dla naszego miasta. Dalej, chcę bardzo mocno podkreślić jego doświadczenie na rynkach kapitałowych. Bycie maklerem giełdowym w domu maklerskim Banku Ochrony Środowiska. Bank Ochrony Środowiska, Szanowni Państwo, to jest też ta instytucja, która finansuje zadania samorządowe. No i trzecia zaleta Karola Skórzewskiego, że jest nasz najlepszym kandydatem z naszego środowiska, to, że ma doświadczenie w zarządzaniu. Zarządza dużą spółką komunalną i to z powodzeniem.
zwiększył przychody w przedsiębiorstwie energetycznym, a także obniżył jego zadłużenie. Chciałbym, szanowni państwo, podkreślić jeszcze jedną bardzo ważną zaletę naszego kandydata Karola Dmuchowskiego. Jest kandydatem średniego pokolenia, jest kandydatem młodym, ma pomysły, a to gwarantuje nam wszystkim, że będzie rozumiał także ludzi młodych. I stąd jego pierwszy pomysł właśnie na wniosek naszych mam, że zaczynamy od potrzeb dzieci, od potrzeb rodzin. To wpisuje się również w program naszej formacji Prawa i Sprawiedliwości. Wiecie państwo, że jako rząd stawiamy na rozwój rodzin. Stąd 500+, stąd piątka Morawieckiego, ale stąd również, szanowni państwo, program Maluch Plus. Ja państwu mogę powiedzieć, że byłem w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, rozmawiałem na temat tego programu. W tym roku, w tej chwili, w realizacji są kwoty około 450 milionów złotych. Z tego, co się dowiedziałem, praktycznie wszystkie samorządy, które skorzystały, dostały dofinansowanie. Kiedy powiedziałem o naszym mieście, że mamy jeden żłobek i populacji 76 tysięcy, odpowiedziano mi, że mamy ogromną, wręcz 100% szansę na to, żeby skorzystać z tych środków. Dzisiaj chcę powiedzieć jako szef kampanii, że mamy pomysł na tą działkę, wiemy, jak zdobyć środki i ten żłobek wybudujemy. Dlatego kończąc, serdeczne życzenia dla wszystkich dzieci, dla mam, dla siedleckich rodzin i mocna zapowiedź konkretna: w Siedlcach na tej działce powstanie żłobek. Dziękuję Jeśli państwu. Mogę dodać, to Karol. To nie jest obietnica wyborcza, nie deklaracja, to jest po prostu zapewnienie. Zostanę wygrany na kobieto. Tutaj w przeciągu 2 lat najpóźniej powstanie żłobek. W tym miejscu. A to ogłoszenie to zniknie następnego dnia po wyborach. Ta działka nie będzie na sprzedaż, ona jest potrzebna mieszkańcom naszego miasta w innych celach. Proszę państwa, poza tym chciałbym was zaprosić i jeszcze w swoim czasie, to jest tylko pierwszy etap mojej kampanii, mojego programu, na następne wydarzenia, o których będę zapraszał, może państwo już konkretnie, żeby było problem z lokalizacją miejsca, ale jak sami widzicie, umiejscowienie tutaj dokładnie było kłopotliwe. A dzięki podstawowo chciałbym podziękować naszym dzieciakom, życzyć wszystkiego najlepszego z okazji dnia dziecka. Czy ona myśli? No ja nie wiem, nie wiem. Dziękujemy. Z naszych pociech nie będzie miasta Siedlce. Miasto Siedlce. Proszę panią blondyno, proszę się. Jest miastem ludzi młodych. Dla nich powinny i dla wchodzi. Miasta jest w sugestii, jakie ma się plany. Dziękujemy, szanowni państwo. A pytania, Rada? Pytania rozdaję od razu. Za miesiąc. Prasową. Na wszystkie pytania, szanowni państwo, odpowiemy. Dzisiaj ze względu na nasze dzieciaczki macie tutaj kontakt. Proszę pisać. Będziemy odpowiadać. Nie, ale my mamy pytania związane ściśle z tymi zapowiedziami. No. To jakiś tam system, bardzo. Że nie możemy... Dlaczego w białych koszulach jesteście, ja bym zapytał. Ja mam pytanie ściśle związane z tym. Odpowiemy. Ale nowy system jest... Dobrze, to my dzieciom możemy podziękować. Ja mam tylko pytanie bardzo. Panie pisały do prezydenta miasta o to, żeby powstał żłobek albo dodatkowe przedszkola? Tak? I jaka była odpowiedź? Żłobek państwowy, publiczny, ani przedszkole. To samo wielokrotnie powtarzał prezydent Siedlec, że no, była nieformalna umowa między chyba władzami miasta, a właścicielami żłobków prywatnych i przedszkoli, że nie powstanie żłobek przedszkolny, dajmy ludziom zarobić. Co się takiego teraz stało, że nagle władze tej samej partii, w której jest prezydent Kudelski, uważają, że jednak żłobek musi powstać? Na łamach tygodnika trzykrotnie poruszaliśmy ten temat. Szanowni państwo, jak widać, nie jestem prezydentem Kudelskim, nie odpowiadam za to jakieś zobowiązania, które powstały, nie mam na ich temat żadnej wiedzy. Szanowni państwo, żłobek publiczny jest jak najbardziej potrzebny i zapewnienia poprzednich władz, a zapewnienia moje to są dwie zupełnie różne sprawy. Proszę państwa, matki wszystkie mówią, że jest potrzebny. Nie każdego stać, żeby zapłacić 450 zł w żłobku prywatnym, a żłobek miejski kosztuje 240 zł. To jest ogromna różnica dla budżetów mieszkańców. Prywatny kosztuje 600. No to ja wiem o 450, no to 600, a 240 to jest ogromna różnica. Działania prospołeczne, nie będzie to obarczone wielkimi kosztami dla miasta Siedlce i ja uważam, że powinni
powinniśmy pójść w tym kierunku i dlatego jest ta zapowiedź. Jeszcze dodam, szanowni państwo, grzechem byłoby nie skorzystać z tej szansy pieniędzy zewnętrznych. Te pieniądze naprawdę są i one są świetnie alokowane, bo tam naprawdę tak są trzy poziomy. Pierwszy poziom to jest inwestycyjny, tak jak już tutaj Karol powiedział. Drugi poziom to jest na utrzymanie. I trzeci poziom również, szanowni państwo, powiedzmy to wyraźnie, rząd także szykuje wsparcie i to wsparcie jest, ono funkcjonuje. W ramach Malucha Plus żłobki prywatne również mogą korzystać z dofinansowania. Także tutaj nie ma sprzeczności, a jest zdrowa konkurencja, którą samorząd powinien realizować. Czyli ja rozumiem, że krytykuje pan obecne władze, ponieważ do tej pory w Siedlcach z Malucha Plus... Dobre pytanie. Człowiek miejski i miasto Siedlce samo jako samorząd, to były odpowiedzi, że no właśnie tak jak powiedziała koleżanka, nie trzeba. Szanowni państwo, naprawdę nie krytykujemy, bo to co zostało zrobione przez ostatnie kadencje, to jest naprawdę niesamowity wzrost miasta. Natomiast nie zamierzamy nikogo w tej kampanii krytykować, tylko proponować. My chcemy mieć propozycje i to konkretne propozycje dla mieszkańców. To jest naszym celem i będziemy dalej proponować. Także tutaj nie ma żadnych sprzeczności, jest po prostu dalsza kontynuacja rozwoju. Kontynuacja rozwoju miasta, takiego, który w tej chwili będzie przeznaczony bardziej też na te potrzeby naszych mieszkańców, bo do tej pory były duże infrastrukturalne inwestycje. Dzisiaj dajemy w kierunku działalności społecznej. Na chodzi, proszę państwa, o to, żeby mieszkańcy nie uczestniczyli w miastach, żeby się nie rodzili lepiej i łatwiej. Każdy, jeżeli będzie miał zapewnioną w żłobku opiekę nad swoim dzieckiem, będzie mógł łatwiej aklimatyzować się, znaczy chodzi głównie o kobiety po urlopach macierzyńskich, aklimatyzować się w pracy. Jest to proste. 2 dodać 2 równa się 4. Swoboda, pewność, a poza tym wiadomo, że po roku przerwy w pracy nie da się zbyt wysokich zarobków uzyskać, więc ta zniżka na jakiś czas, nawet jeśli chodzi o żłobek publiczny, przyda się w budżecie mieszkańca każdego naszego miasta. Jak ta kampania będzie wyglądała? Jaka ona będzie? A to państwo dowiedzą się w swoim czasie. Szanowni państwo, ale Karol, uchylmy rąbka jednak zrozummy dziennikarzy. Przede wszystkim będzie to kampania społeczna. Nie chcemy robić takiej sztywnej kampanii wyborczej. Chcemy spotykać się z mieszkańcami, chcemy być bliżej ludzi, chcemy słuchać ludzi. To jest naszym celem i tak będzie wyglądała ta kampania. A o konkretnych wydarzeniach kampanii, która dzisiaj jeszcze tak naprawdę nie rusza, bo ona ruszy dopiero tak zasadniczo, jak będzie ogłoszony termin wyborów. Dzisiaj chcemy konsultować. Radny Sejmiku Wojewódzkiego, wiceprzewodniczący Komisji Finansów i Budżetu chce konsultować z mieszkańcami miasta nasze pomysły. Dziękuję. To jeszcze mam pytanie. Za ile jest kampania wyborcza? Dzisiejsze spotkanie jest poinformowaniem, bo przecież w mediach wszyscy wiemy o tym, że kandydaci się przewijają. Tak jak kandydaci z naszej, powiedzmy sobie, konkurencji byli prezentowani, dzisiaj my również prezentujemy naszego kandydata. A oprócz tego tutaj jedynujemy problemy, które są nasze. I do tego wszyscy mają. To za ile da sprzedaż jest ta działka? Dziękujemy, no nie sprzedajemy tak, że się tak będziemy, ona nie, jest na nie jest na sprzedaż. I jeszcze jedna rzecz, na przyszłość na lotnisku proszę nie robić, bo nie będzie nic słychać. Dziękujemy, szanowni państwo, bardzo nam było.